sytuacja Izraela i sytuacja każdego z nas jest taka sama. Skazany na śmierć. No bo taka jest konsekwencja naszego grzechu. Izrael marudził, przeciwstawiał się Panu Bogu i co? No i były te węże palące, no i zasadniczo śmierć. Nie ma. Tak jest z człowiekiem. To nie jest tak, że Bóg nas karze za nasze grzechy, ale konsekwencją naszego grzechu jest śmierć. Umieramy. Jesteśmy skazani na śmierć sami przez siebie. Można powiedzieć pewne zbiorowe samobójstwo. I tak jak w Starym Testamencie mamy tego węża miedzianego i spojrzenie z wiarą na niego ratuje życie, tak dziś widzimy inne drzewo, i na którym jest ktoś inny. Dzisiaj widzimy drzewo krzyża. Jezus, który mówi o tym, że zostanie wywyższony, podwyższony, podniesiony. No właśnie to pokazuje Jego śmierć na krzyżu. Tam jest nasze ocalenie. Rozwiązanie problemu grzechu człowieka nie jest w tym, że się będziemy bardziej starać. Ja też się dużo razy starałem zrzucić parę kilogramów. I co z tego? Samo staranie się nie wystarczy. Tak myśleli faryzeusze. Ale Jezus pokazał miłość. Miłość Boga, która zmienia wszystko. I jesteśmy zbawieni nie przez to, że się bardzo staramy, ale przez to, co On zrobił dla nas. Nasze wybawienie nie jest w naszych przepraszaniach, nie jest w naszych staraniach się, ale właśnie w tym, co zrobił Jezus Chrystus dla nas. On umarł, abyśmy my mieli życie. Bez Jego śmierci nie ma dla nas życia. Cudownie wyrazili to teologowie odległych wieków. Cudowna wymiana. Nieśmiertelny Bóg umarł po to, żeby śmiertelny człowiek żył na wieki. I dzisiejsza Ewangelia nam o tym mówi, że zbawienie jest w Nim, że zbawienie jest w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, że bez tego nie ma dla nas życia. Więc jedyne, co nam pozostaje, z wiarą spojrzeć na Niego, a wtedy jesteśmy ocaleni. Innej drogi nie ma.